Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami, słuchajcie, pierwszy odcinek z kariery dwuosobowej z kooperacją tutaj z kierowcą HAUBICA. Słuchajcie, będziemy walczyć razem w zespole Ferrari. No i oczywiście miejmy nadzieję, że właśnie dzięki nam, słuchajcie, ten zespół po prostu wejdzie wreszcie na wyżyny, czyli wygramy z Mercedesem, wygramy z Red Bullem, wygramy z innymi teamami. No i oczywiście miejmy nadzieję, słuchajcie, że tak będzie. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, no i wbijajcie, słuchajcie, na Facebooka, a już teraz za chwilę przed Wami, no i oczywiście odcinek pierwszy kariery dwuosobowej w F1 2021. Zapraszam. Wyciszyłeś mnie w grze? Znaczy, słychać Ciebie na sprzęcie, także... W sensie, czy słychać mnie podwójnie teraz, czy nie? Nie. A, to dobrze. Ja Ciebie słyszę normalnie. A, to czekaj, aero ulepszać teraz u nas, nie? Bo tylko ja mogę ulepszać. Mhm. Który da więcej? To da więcej. Tylko główny kierowca. Aha, bo ty jesteś głównym kierowcą, to ty musisz. Czyli nie host, tylko główny kierowca. Dobra, to poszło. To ten dolny z aero. I ten dolny z podwozia mi się też zdaje. Dobra, no wybrałem, tak? Czyli tą główną klapę przedniego spoilera. To czekaj, powiem dokładniej. Tak, powierzchnia tylnego spoilera. To poczekaj. Tylnego spoilera. To tamtego anuluj. Dobra. A w podwoziu, środkowa płyta podłogowa. Dobra, zrobione. No i w podwoziu środkowa płyta podłogowa. No tak, to już poszło. Mhm. I ile jeszcze masz? 500. Silnik da radę za 500? Nie da. To już nic nie da radę za 500. To dawaj, lecimy do przodu. Czekaj, jeszcze patrzę. Nie. A podczas kwali i podczas jazdy będziesz wtedy gadał, czy po prostu gameplay bardziej? Chcesz zrobić? No to już wiesz, jak ten, no pierwszy raz robię coś takiego, więc słuchaj. To możemy gadać normalnie wtedy. Nie no, normalnie rozmawiamy, wiesz o co chodzi. No. Dobra, i co teraz? Tak jak w karierze, po prostu dalej teraz tam dajesz. Dobra. Ileś tygodniowe środki? Stopuj, ulepszamy silnik. Dobra. Dawaj. I w silniku w sumie jedyne mamy zapłon. Okej. I można lecieć dalej. Dobra, zrobione. I można lecieć dalej. Kurde, ale Binotto odchudzili. Dobra, odsłonięcie. Muszę się przyzwyczaić do tej wisienki. Co proponował? Właśnie trening pierwszy przejechać. Mhm. Żeby właśnie zobaczyć to, jak to wygląda. Ulepszyłeś silnik? Tak, zapłon tak. Mhm. Dobra. Jak wygląda granie po prostu na tym poziomie. Jest! O, i znowu 700. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. I co, do weekendu wyścigowego. Dobra. Jaką strategię będziemy brać? To też jest dobre pytanie. I co, ustawiłeś 50%? Tutaj to się ustawia, na tym ekranie, który będzie teraz. Zobaczysz, tak samo od razu tobie mówię się w karierze ustawia i w My Teamie. kompletnie inaczej teraz jest. Hey, welcome to the team. I'm your head of R&D. My name's Charlie. Please make yourself at home. You're going to be using this workstation pretty regularly over the coming months, so spend some time to get familiar with it. You should be able to access everything from messages to vehicle development. Widzisz? I dajemy, żeby było 50%. Format kwali jakie chcesz. Nie, no to już mówię, no jak chcesz jedno okrążenie może być. No to jedno okrążenie. I w Ferrari jest już praktycznie na poziomie Astona i McLarena. Mhm. No, bliziutko. I ile my teraz na tych punktów? 900? Dobrze tam widzę? Tak, dokładnie. To po treningu będzie można znowu coś ulepszyć. Mi się zdaje, że nie warto iść w wytrzymałość, bo tam tylko ulepszasz tak naprawdę wytrzymałość tych, nie? Znaczy mówię, no trzeba uważać, bo wiesz, do tej pory jak uszkodziłeś sobie spoiler, to przedni, nie tylny, to wiesz, mogłeś jechać w miarę, a tutaj od razu uszkadzasz środkową część. Kurde, Williams wyprzedził Haasa, zobacz, w osiągach. No, nie no, na równo, tak jakbyśmy przyłożyli ten. No. Dobra, i co, kontynuuj? Lecimy? Trening pierwszy, tak. Zobaczymy level. Jak boty będą tak sekundę wolniejsze od nas w treningu, jak my pojedziemy na serię, to raczej będzie dobrze, nie? Bo one mówię, że trzeba jeździć, to będzie dobrze. Hello folks and welcome to Paddock Pass, your pre-race edition for this, the inaugural round of the 2021 Formula One World Championship. And I've got to say, it feels great to be back. As is tradition, there is something of an air of a first day back at school on arrival. Mam właśnie. But it's more than that. It's a breath of fresh air. It's an element of normality in what has at times felt to be something of an abnormal. Tu jest Ferrari, chłop tam zamiata. We were supposed to have a raft of new regulations this season, but as we know, they've been. Oni mogli to zrobić o tyle lepiej, że chodzi tak bardziej przy garażu zespołu, który wybierzesz, nie? Znaczy, jest trochę problem z tymi filmami u nich. Nie wiem jeszcze, czy to jest kwestia klatek na sekundę, bo normalnie na 120 idę teraz, ale... Ja duże ustawienia i też idę na 120, a mam wszystko prawie na maksa. Mi się zdaje też lepsza optymalizacja jest teraz, nie? Znaczy wiesz, ja do tej pory korzystałem z NVIDII, tam z tego optymalizatora i w miarę to się sprawdzało, nie? Teraz już nie ma takiej możliwości. Sam musiałem to zrobić. I na przykład wczoraj jak nagrałem, to z filmiku niestety, wiesz, ciachało się w pewnym momencie, tak jakby klatki po prostu się nie zgadzały, czyli inaczej jest zrobiony, inaczej gra, inaczej te filmy, nie? Zobaczymy później. Ja w actionie robię wszystko. W sensie nagrywania. OBS używam do gotyki, na przykład do takich bardziej RPG rzeczy. Gdzie muszę tylko z ekranu iść, nie? Bo trochę upośledzone w treningach, bo nie chcę też od razu wyjeżdżać. This first race of the season is always quite difficult for us trackside, and for the factory as well, as it's the first time the car has run since winter testing. The more consistent mileage you can get in these sessions, the happier we'll be. Dobra, teraz już można. Widziałeś te nowe cele, jakie można mieć? Premie do rozwoju? Tutaj w tym teraz? Wybierasz na przykład strategię wyścigu i jak spełnisz tam niektóre rzeczy z tych, to dostajesz, możesz sobie te takie rzeczy właśnie ulepszyć. To też tak jakby nowe rzeczy do tego. No, nie, to jest spoko. Drzewka. No. To jest fajne. I co wybrać? Wiesz co, ja robię zarządzanie paliwem. Okej. Dobra. Ale to co, musimy to samo, czy? Nie musimy. Nie musimy, dobra, wezmę klimatyzację. Ja sobie wyjeżdżam, zobaczyć. I tylko nie ustawiłem setupu. Ej, to w sumie Masz możliwość zwiększenia sobie głośności? No albo ja będę musiał ściszyć ten... Poczekaj, może ja ściszę wszystko. Bo jednak te silniczki tutaj to są... jak chcesz. Znaczy tak to jest ok, natomiast jak już wiesz, dochodzi do tego silnik, to już zaczyna być trochę gorzej. Dobra, wszystko sobie ściszę i już. A ty pogrywasz w FIFA czasami? O Jezu, wiesz co, dawno nie grałem. Bardzo dawno. Z FIFA? Jakoś mnie, wiesz... Ja bardziej jestem NBA-owy, że tak powiem. Ale EA chce F1 trochę zrobić znowu w stronę FIFA. Znaczy, powiem szczerze, że ten, oprócz tego, że na przykład serwer się potrafi zablokować na 12 godzin, to tak uważam, że trochę szybciej to wszystko wchodzi. Ale wczoraj jakiś koleś na wieloosobówce zablokował. 12 godzin w sumie nie można było jeździć. Czy co? Gdzieś nowego baga, że ludzie siebie nie widzą i się popychają jak duchy? Nie, tego jeszcze nie. No jest. Ja zawsze nie umiem oszczędzać paliwa. Więc co może pójść i taki problem na oszczędzanie? Musisz puszczać gaz przed tymi. Puszczać gaz? Tak, wcześniej po prostu. Bo i tak prędkości nie tracisz, ale... Ale trochę zaoszczędzisz wtedy. Trochę bardziej przytrakarduje i będzie git. Znaczy fizyka moim zdaniem jest lepsza. Na pewno pod względem graficznym łatwiej się jedzie, bo jednak jej trochę dopasowało to bardziej pod sprzęty. Czyli nie ma tak, że jak sobie ustawisz niskie, to po prostu już nic nie widzisz, nawet jednej kreski na jezdni, nie? No a ja na przykład... A to ty mocną maszynę musisz mieć, jak ty na maksymalnych jedziesz. 6,5 chyba kosztował? Coś takiego. Ale co, już RTX-a masz? No mam, Ray Tracing w sumie mam. No to można szaleć. 260 mam chyba. Jak dobra! Była kreska totalnie na linii. A ty masz optymalną czy dobrą oszczędność? Mówisz o mieszance? Nie, ten wynik z tego, czy ty robisz inny program? Nie, no dobrą. Na perfekt to jeszcze tam 10 punktów mi zabrakło, ale chciałem po prostu jeden zakręt, dlatego... No muszę zjechać, setup ustawić, bo trochę mi nie ten, na zakrętach nie wchodzę tak jakbym chciał. Widziałeś, co prawie zrobiłem? Tak. Już mnie tatarka nie widzi. No powiem ci, że akurat te tarki tutaj to są ostre. Dużo groźniejsze. Dużo, o wiele. Dużo to mało powiedziane. No, jeszcze jak ten, jak są z tym takim krawężniczkiem. Czyli jest tarka i taki rowek. Nawet nic nie mów. To tam się nie da i w ogóle się nie da już ściąć, bo cię podskakujesz i lecisz, a już tak, bez trakcji też w ogóle. Abu Dhabi. Tam gdzie się fajnie na tarkę najeżdżało. Tak, dokładnie. To proste gówno. No. I spinuje się. Jechałeś już chyba po Abu Dhabi, nie? Tak. Właśnie tam doszedłem do tego wniosku. Zresztą mówię, drogę do sławy chyba z godzinę męczyłem wczoraj. Z tym, bez asyst. Gdzie teraz jesteś na drodze? Nie, pierwszy odcinek tam, wiesz, dopiero ten, że tam trzeba było wygrać. Tylko mówię, ustawiłem sobie wszystko na maksa, bez asyst i tak męczyłem godzinę. Kurde. Męczyć się z redystrybucją masy? Nie wiem, ja zobaczę jak na tym setupie w ogóle. Nie oddalaj się od linii wyścigowej na więcej niż 2 metry. No to trochę będzie z tym męczenia. Tam. Nie takie rzeczy się robiło. Jak zrobię to, potem przytryharduję, że zrobić optymalne zużycie, czyli te na fioletowo i można już, mi się zdaje, wiesz, już przyjechać chwale. Mhm. Właśnie po kwalach też jeszcze level można zmienić. All set. Everyone clear? Car to track. Chcesz sobie później właśnie jak ten bug wygląda też? No możesz, chętnie zobaczę. Bo to jest niby częste na online, ale jeszcze nie grałem. Widziałem, że chłop na lidze wysłał jakieś tam... No ja od tego zacząłem. Od ojej. Tak, od wieloosobówki. Ale się nie da. Co zrobisz, jak się nie da z takimi nieraz debilami jeździć? Nie, no to wiadomo, że to jest, wiesz, tragedia, nie? Dzisiaj jechałem przed tym jeden wyścig, to wyprzedzałem i oczywiście wyprzedziłem i wziął mnie z kasowo, no bo czemu nie? No bo wyprzedziłeś. Bo dlatego, wiesz... Nikt go nie może wyprzedzić. No. Nie, najfajniejsze jest to, że jak tu się faktycznie już zniszczysz, to nie możesz jechać. I to jest fajne, bo w 20 można było jechać bez skrzydła. A tutaj już tak się nie da. Jeszcze jak tylny rozwalisz spoiler, no to już jest ciekawie. To jak sliki na deszczu mniej więcej. No i to jest najgorsze też. Dlatego mówię, będzie ciekawie w wyścigach. Będą mieli teraz przesrane ci, którzy rozwalali dużo. No, pytanie, wiesz, kto bardziej, nie? Czy ci, którzy rozwalają, czy ci, no, których rozwalą? Dużo w ligach nie posiedzą. No, to fakt, to fakt. Nie, teraz to wiesz, jeden strzał i masz zniszczony wyścig w ogóle, nie? Nawet nie chodzi o to, że dojedziesz do pitu, tylko po prostu masz od razu uszkodzenie takie, że ja już czuję po kierownicy, że jest zupełnie inaczej. A może testowałeś, może wiesz, czy w końcu urealnili i jak nie masz skrzydła, to jesteś szybszy na prostej. Ja tam zauważyłem wręcz odwrotną sytuację, nie? Że... Czyli nierealistyczną, bo wiesz jak jest chyba, nie? W realu. No. Kurde. Ty, nawet się nie uszkodziłem. To spinek był? Widziałeś to? Nie, nie widziałem. Niestety. Ja coś mówiłem, że się teraz nie uszkodziłem? Dopiero widzę. Ja nic takiego nie mówiłem. Uszkodzenia tylnego skrzydła. Zobacz jak jadę. Widziałeś? Mhm. Dobra, wyjeżdżam. to nawet nie to, że teraz mam jakoś mocno przygrzane opony. To jest właśnie najgorsze, jak dostaniesz takiego szczała. Jak te boki skrzydła. Nie no, powiem ci, że nawet z limonkowym spoilerem przednim naprawdę ciężko wchodzić w zakręt. I to jest dobre, nie? Bo to jest no bardziej realne niż to, co było. A już jak uszkodziłem sobie tylny spoiler, no to już w ogóle się nie dało jechać. A jeszcze dzisiaj miałem ciekawą sytuację, że leciutko dosłownie musnąłem bandę i uszkodziłem sobie ten środkowy taki element. I owszem, jechać mogłem, natomiast no tak jakbyś miał przyczepność, nie wiem, 80% mniejszą, 60%. Zresztą widać, że te czasy się zrównują, już nie ma takie, że jak ktoś tam na padzie jechał, to ma 2,5 sekundy przewagi nad tobą. Dla mnie nie będzie. Dobra, drugie podejście. We're slow through the following corners. Turn 11, turn 12. Dobra, no ja robię drugie podejście, żeby to... wziąć na purpurę wszystko. Na serio to jedziesz teraz? Słucham? Serio teraz okrążenie jedziesz na harda? No. Znaczy tą aklimatyzację robię. A, dobra. Teraz... zaraz to skończę. Nie no, teraz ten, przyzwoicie wygląda to zaliczanie tych elementów, to aż warto to zrobić, bo tam to było tak różnie. Jedno mi się bardzo nie podoba już chyba. Powiedzieć tobie? No? Uszkodziłem przedni spoiler i muszę czekać. To nie tak, że sobie nacisnę, tylko muszę teraz realnie czas czekać. No dokładnie. W online tak jest? Nie wiem, czy tak jest w online, chyba nie. Nie, no tak jak było, wiesz, wymieniają. Czekać, tak jak ja teraz rozwaliłem całe skrzydło, to muszę czekać 5 minut. Dobra, zrobiono. No co, boty nie jeżdżą jak ten na treningu? Ciekawie. Nie no, one wyjeżdżają gdzieś po 30. Aha. Chyba nawet widzisz, że po 15 minutach dopiero wjechał pierwszy bot. Ale to 5 minut trwa wymiana. Ależ tu jest ślisko. Rozwalamy się zaraz obydwoje i idziemy zobaczyć falę? No poczekaj, bo zobaczę tylko co tam jest do zaliczenia jeszcze. Już jedno się udało. O, mechanicy już tam idą. Ale że my mamy kafelki na tym, na dachu. No wiesz, o co chodzi, nie? Mhm. No to jednak kafelki ten. Wiesz, że, bo to później się chyba przydaje przy rozwoju tego bolidu. No masz nowe opcje. O, jasnie, ja sobie chyba zrobię strategię wyścigu. O, 5 okrążeń po torze w normalnym tempie wyścigowym. No. Masz punkty za każde okrążenie ukończone w wyznaczonym czasie oraz dodatkowe punkty za kilka dobrych okrążeń z rzędu. Program pomoże ocenić zużycie opon w bolidzie, a także paliwa, dzięki czemu zespół stworzy dla ciebie spersonalizowaną strategię wyścigową. No dobra, to jedź, daję, jadę ten. Ja mogę dopiero zużycie paliwa. Zobaczę. Zarządzanie. Mhm. Wiesz co? Teraz strategia wyścigu będzie bardziej przydatna. Bo przecież jest to paliwo i będzie można lepiej paliwo sobie dostosować. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Żeby jakby mieć jak najmniej później. Przez całe okrążenie nie oddalaj się od linii wyścigowej więcej niż 2 metry, to jest głupie. Tsunoda wyjechał. No. Fajny bolid w tej grze. A mi się też Alpine bardzo podoba. Mi o dziwo właśnie się Alpine nie podobało zbytnio. W sensie, no na początku było wow, ale teraz tak... Nie wiem, to jest chyba jeden... No to do Ferrari się nie potrafię przyzwyczaić. Zawsze był taki piękny czerwony kolor. A jaki niby teraz zrobił? No jest taki bardziej, wiesz, wiśniowy, no taki burgund. Dobrze chłopaki robią, dobrze jest. Dobra puszka coli zrobiona, najważniejsze. Kurde, dla mnie trochę Alfa Tauri ma przyjemniejszy dźwięk silnika. Medy, na tyle ty. Z Maxem się zdarzyłem. O. Co się, no... miał... Było w moim dyfuzorze. Ale mogliby w sumie dodać crashy w pitlane. Manualne pity to... No jako taka opcja dodatkowa. Do kariery. Jak najbardziej, nie? Że masz przykładowo 10% szans, że ktoś cię rozwali w pitlane w wyścigu. Nie? Dokładnie. Albo z 5. Z 5 by chyba było lepiej, że raz na ruski rok ktoś ciebie rozwali, niż statystycznie 2 razy w sezonie. Jestem ciekaw też, jak te nowe awarie działają. Bo niby jest coś takiego, że normalnie ten... Normalnie może tobie silnik wybuchnąć. O, już zrobione, dobra. Dobra, to zjadę, jeszcze szybko tą strategię zrobię i możemy jechać dalej. Wyjechałeś znowu? Nie, skończyłem to zarządzanie paliwem teraz, muszę zjechać. Oj, prawie się rozwaliłem pod koniec kółka. Najwyższa prędkość, oszczędzanie paliwa, linia wyścigowa. There's 3 laps of fuel remaining. Oj. Oj, 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 oj. Spin. No co, on uszkodzony? Nie, właśnie nic. Jest jeszcze szansa, że tą deltę wyrównam na te 1.31. Bo w pierwszym sektorze miałem prawie 2 sekundy przewagi, w sensie. Mhm. No ale opony już są zużyte mocno. Dobra, ja zjeżdżam szybko, wezmę ten i ostatnie. Kurde, no co jest? Poleciałem. Lekko. Jeden 32 ze spinem to chyba będzie dobry czas, nie? No. Tatarka mnie wyrzuci. Ty! Kurde. Będę 2,5 w plecy z tą deltą. 1,32. W sumie jest dobrze. Dobra. A i to na medach, proszę bardzo. Ciekawe. Wszystko chyba jest na medach. Nie, ta aklimatyzacja była na hardach. A, tylko aklimatyzacja. Tak, była tak. Mogli dać strategię na softach. Znaczy było chyba na hardach, było w tym, w poprzednim strategia wyścigowa, ale już nie pamiętam. No i znowu poleciałem w tym miejscu, teraz tylko nie wyspinowałem. Tam jak, nie wiem, gdy to tobie powiedzieć. Idealnie. Znaczy widzę, końcówka drugiego sektora. Pierwszego. Pierwszego? No tam, przed tym zakrętem w prawo, gdzie Kwiat bodajże Strola na koła wrócił. Mhm. To tam dobra, jest ta karta, ile zakręt wcześniej. Nie najeżdżaj na nią. Okej, okay, już się gęsto robi. To będzie ta katarka śmierci, mi się zdaje, jak ta najbardziej znana tutaj. To jest bardzo prawdopodobne. Ale po co oni tyle tego paliwa ładują? To jest ciekawe naprawdę i to jest złe, bo powinno być chociaż, że możesz sobie ustawić tą paliwo. Ten tor mnie nie lubi. No i Mazepin pojechał przy mnie, jak wyspinowałem. No to Mazepin chyba jest na torze. A nie Schumachera. No! Już myślałem. Nie. Proszę, nie. I znowu bym poleciał na tej tarce. No ona jest nienormalna. A ty ja jaki masz dyfer? Dyfer? Uwa. No to nie powinienem latać po całym torze jak jakaś wróżka, nie? No raczej. Sobie strategii nie zrobię, wiesz? Czemu? Tarka robi brr. Zgodzenia uniemożliwiające jazdę. Po tarce śmierci. Nie, po prostu wiesz, już nie będzie takiej możliwości, tak jak do tej pory, że się zjeżdżało, wiesz, 3/4 bolidu poza torem. Także już te czasy nie będą takie kosmiczne. Różnice. Sklipuję to sobie. Ale tam dobrze robią, dobrze jest. Popełniłem błąd. Tatarka... Ty jesteś? Na prostej. Kurde, mi się zdaje, że ten czas będzie dla nas dobry, bo zobacz, boty w treningu już robią w miarę podobny czołowe. Mhm. A nie tryhardują. Używałeś Ersu? Tak, trochę tak. A ja w ogóle na dwóch miejscach. I tak czas robiłem, nie? O. 230 tysięcy, gorzej bez RF-u w ogóle. Ale Red Bull ma teraz fajnie odwzorowane kierownice z Alfa Tauri. Ja już poluję na tego Thrustmastera Sparco, bo jest fajny. Miał być Fanatec, ale wolę chyba Thrustmastera kupić. Tego ferrarowego? Jest Sparco, nie, właśnie nie jest ferrarowy. Jest ze Sparco zrobiony, ale już z tym dodatkowym zasilaczem sprzężającym. Tak. Wiesz co, Fanatec jest o tyle, że musisz sobie to złożyć i jak tam coś, wiesz, nie te kabelki podepniesz, to może być ciekawie. A fizyka moim zdaniem by była lepsza. Nawet. Wiesz co, jakbyś zapolował, wiesz na co? Na zestaw mógłbyś zapolować. Zestaw tam jest łatwiej złożyć. A z innej strony mógłbyś sobie tą nakładkę Ferrari kupić, bo na media ekspercie 1600. Tylko wiesz co, ja też jeżdżę w Assetto, jeżdżę w Dircie i jeżdżę w Euro i sobie nie wyobrażam jazdy na tej kierownicy. Wiesz co, mógłbyś sobie zostawić tą nakładkę, którą teraz masz i no. Tą kupić do jakichś gier bardziej właśnie, bo ona jest... I trzeba mieć od cholery przycisków. Ile to ma? 25 przycisków. No, dużo. Jeszcze 11 takich. Wyjdę na stronę Fanateka, zobaczę. Bo zestaw to też jest trochę inaczej jak zestaw już, nie? No na razie ta kwestia, że tam wiesz, to oddzielnie, przyciski oddzielnie, manetki oddzielnie, no to tak... No ale oni chyba instrukcje do tego dają też z tego co wiem. Ale nie jestem tu spokojna. Great lab. You've nailed what we asked for. Keep it up. Dobra, to jest wszystko zaliczone, można zjeżdżać. Słucham? Rozbij się, to nie ma sensu i tak będziemy to kończyć teraz. That was a heck of an impact. Let me know you're okay. Czekaj, może wprowadzili coś fajnego Fanatec? Na razie nie widziałem nic nowego. Widzieliście te nowe pedały, ale one są najgorsze, to nie. Znaczy słuchaj, ja odkąd Thrustmaster wszedł w te metalowe sprężyny, naprawdę jestem zadowolony bardzo. Przesmarowuję tylko 2 razy na miesiąc i... Bo tak to łamałem praktycznie wszystkie. A co miałeś wcześniej? Znaczy miałem tą 150. Co się nie no, połamałem. Po prostu połamałem. Nie dość, że główną śrubę, która tam ta sprzężenie po prostu w pewnym momencie przekręciłem ją, wiesz, i przekręciłem w środku. Ty, a Fanatec też jest, Fanatec. On ma też fajne kierownice, w sensie do takich bardziej luźnych gier, typu Dirt przykładowo, albo ETS. Nie no, dlatego mówię, Thrustmasters teraz wypuścił, ona tam kosztuje chyba około 3 klocków. Ja mówię do tego, ja mówię o Fanateku. No wiem, wiem. Tylko właśnie na odpowiedź Fanateka, Thrustmaster wypuścił teraz tą Sparco, która jest tym sprzężeniem dodatkowym. Czyli praktycznie ma podobne mechanizmy do Fanateka. Ale i tak do Fanateka raczej nic nie dorówna przez jakiś dłuższy czas, nie? No, wiadomo. Dobra. I co, drugi? Czy jak? Kwale. Dawaj kwale. A jak to tam zrobić? Nie mogę przejść na kwale. Czekaj, kwale X tam musi być. Na kwale naciśnij, wiesz co, pomiń wcześniejsze, tak. No czekaj, coś mi nie idzie. Dobra. O, zobacz, zewnętrzna pasma tylnego spoilera. Obydwoje zrobiliśmy. Mhm. Aha, i tyle. Tam zawsze coś, nie? No. Co to tak? A co sądzisz o Angolach? Smaży. Co sądzisz o Angolach? Słuchaj, no mam, wiesz, dużo rodziny w Krakowie, więc dużo mogę powiedzieć. O Angolach? No. A mi chodzi o tą sytuację z Euro. Słuchaj, no wiadomo, no. Przecież to nie pierwszy raz się tak zachowali. Zwierzęta. No, mówię, jakbyś pojechał sobie do Krakowa i się przeszedł wieczorami, no to wcale się nie różni za bardzo od tego, co widzieliśmy po Euro. To jest tego rodzaju bydło w Europie? Znaczy, wiesz, no, nie wyciągniesz ode mnie takiej wypowiedzi, wiesz, nie bardzo chciałbym na ten temat się wypowiadać, natomiast... wiesz, no, umieć trzeba przegrywać, jak to się mówi, nie? Dobra, tylko tak, konfiguracja powinna być. Dobra, tylko obciążenie można zmienić. Akurat turniej był mocno pod Anglików, nie? Bardzo, aż za bardzo. Znaczy mówię, gdybyśmy my podawali tak jak oni, tak jak Anglicy, to naprawdę nic więcej by nie trzeba było. Zobacz Discorda, co o tym sądzisz? Czekaj, muszę wyjść z tego. No. Albo jeszcze o takim panie. No tym to akurat współczuję za te niestrzelone gole, no ale było do przewidzenia. Tak jakby dać, wiesz, Kubicy nagle, nie wiem, jechać w wyścigu, nie? Zadzwonili wieczorem i ty dzisiaj jedziesz. Wait, co? Wieczorem i ty dzisiaj jedziesz? Tak. No nie daje się, wiesz, nierozgrzanych ludzi do strzelania. Już dajemy? Tak, tak, już ja jestem gotowy. Ale w sensie nie, bo oni mówili, że oni to trenowali mega dużo, karne właśnie. I on wpuścił tych, którzy najlepiej strzelali. Aha. Ciężko mi w to uwierzyć. Ja tam nie narzekam. Karta Jorginho w FIFA z upgrade'em. Dobrze robią, dobrze jest. Zobaczymy. Która pozycja? Nie wiem. 5? 6? 10? Co? O. Muszę troszkę level zwiększyć, wiesz? Muszę troszkę level zwiększyć chyba na pewno, wiesz? No. To dajemy z 95? No możesz. 93 dam. Ale z drugiej strony ta gra jest mega łatwa w kwalach. Czekaj, zmieniam. Nie wczytam. Well done. Very solid result. You're looking good for the race. Dobra. Tak, bardzo dobre kwalifikacje, to tylko pole position. O nie, nie mogę już zmienić. Chyba że. Jest, mogę. 94 czy 95? Można. Nie, daj 95. Jak chcesz, to będziemy się bić o jeden punkt, nie? No. W sumie to by było bardziej realne Ferrarką. Lecimy? No, ja jestem gotowy. Ja też. I co? Chodzenie dalej. Oczekiwanie jest, to ładuje pewnie. A jak myślisz, zrobili w końcu tak, że teraz będziemy przykładowo widzieli starting grid, czy nie? Nie wiem. Teraz jak mamy tą karierę online, bo z jednej strony to jest kariera, ale z drugiej online. Przydałoby się, nie? Coś takiego. No. O, jest. O! Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36 mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities. It could be a strategic race this one, with Sakir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some points during the Grand Prix. So here we are in 2021 at the start of another Formula One World Championship. It all begins here, Mercedes looking to retain their hold on the title. Red Bull seeking to secure their position as the main contender for that title. Ferrari no doubt hoping for a fresh start following their difficulties last year. And elsewhere on the grid, the prospect of some really exciting battles, including between the newly rebranded Aston Martin and Alpine teams. Lots to discuss then with Anthony Davidson, who's joined me in the commentary box for today's event. It's good to be back, Crofty. Let's hope for some good racing today. We can't know at this point how competitive these teams are relative to each other, but hopefully nobody is able to run and hide. We want to see these drivers pushing to the limit all the way to the checkered flag. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid. Dobra. Jaka strategia? Co? Jaka strategia? No to ty właśnie chyba masz tą strategię. No nie? Mhm. No właśnie. Nie no, soft med albo soft med med. Soft med, ja jadę. Dobra. Paliwa na 30 bierzesz? No wziąłem trochę więcej, chyba 30 pół czy 36. No, dobra, tak. To lecimy? No. A dałeś, dobra. Bez mówiącego już lecimy. Powodzenia. Oj. Ale Hamilton wystartował. Vettel jak się ładnie przebił. No i nie mam lotki. Mówię, oni są to agresywni. Medy hardy mi proponuje. Jedź, przepuszczam ciebie. Chyba będę jechał medy, będzie najrozsądniej, nie? O. Nie wiem jak z tempem na hardach. Oj, hardów to ja wolę unikać. Ale na pewno fajnie nie będzie. Niedobrze się zaczyna ten sezon. Dlaczego? Pole position? Na dzień dobry. Z pełną lotką. Gasly jest przed Bottasem, co jest? Trzymasz tempo Hama, czy nie? Próbuję. Mam go w DRS-ie. A, no tak, przecież ta gra mnie nie lubi. Fajny jest ten dym z hamulców. Jeszcze nie miałem czasu już tak pobawić grafiką, muszę na to poświęcić trochę czasu. Zawsze na online to tak starałem się wybierać te mniejsze opcje, bo to różnie może być. Ja mam na przykład dobrą optymalizację. Przegrałem chyba z 15 godzin tą grę ponad. Może miałem jednego laga. Znaczy ja miałem laga, jak nie zauważyłem, że jest rozdzielczość, bo myślałem, że on dopasował. Ustawił mi bardzo nietypową na 1600. Ustawiłem sobie 120 klatkę i w pewnym momencie po prostu był dosyć spory laczek. No i spin. No tak, bardzo dobry, bardzo dobrze się sezon zaczyna, mówiłeś. Nie? Żyjesz? Żyję. Mhm. Ale straciłem 6 sekund i mam opony przegrzane. Oj, jak ja zdobędę punkty dzisiaj, to będzie bardzo dobrze. Dobra, odrabiamy do Russella. Pół sekundy w sektor odrobiłem. Sekunda. O kurde, widzę tam Stroll mocno blokuje. Tam strasznie ten coś... straciłem trochę przyczepność. Nie wiem czemu. A ty masz medy czy softy? Softy. No to już one mogą powoli tracić, zobacz jak masz zużyte. Nie, bo czuję po kierownicy, że jest już taka bardzo. Już nie daje oporu. Wychodzi mi prawie 4 sekundy na okrążenie do Russella. W sensie prawie 3. 3 sekundy to jest dobry wynik, nie? No. Na tych samych oponach jesteśmy. Tak, 26 jest, 3 sekundy nadrobiłem. Dlaczego Russell ma DRS? No. Jaki jest twój najlepszy czas? Bo mój 37,66. 30,097. Jezu, jak już opony mam skatowane. Ale w sumie 70 pomiędzy softkami a medami to nie jest duża różnica. No. Jak on mnie tu blokuje na tym pierwszym zakręcie, to jest niewyobrażalne. Już dziwnie to pokonuje ten bot. Dohamowuje tak jakby dwa razy. Masz lepsze tempo od Hama? No próbuję go wyprzedzić, tylko mówię, na pierwszym zakręcie jak już go dochodzę, to on wiesz, najpierw hamuje, czyli ja muszę schamować i później jeszcze raz, jak wchodzi już w łezkę, to dohamowuje i wtedy ja zwalniam i tracę prędkość na wylota. Teraz zobaczymy. 22 sekundy do Russella. 1,30,5 pojechałem. A ty jak tam to pojechałeś? Nie no, ja najszybszy mam 1,30,097. Ale tu przednie. A to zaraz ci powiem, nie widzę. Jak teraz skończysz, to mi możesz powiedzieć. Dobra. No, spin. I koniec. A, Ferrari robi to co... Dziękuję tobie. Safety car. Ej, to zjechać po nowe medy i katować później je do softów? No, można. Czy może teraz zaskoczyć boty i się zabrać... DNF? No tak, no rozwaliłem się. Ajajaj. Kurczę, jeden okrążenie przed tym, no. Szkoda. Przed zjazdem? No. To pierwszy odcinek będzie za fajny. Szkoda. Kurde, i teraz się zastanawiam, czy wziąć te softy na wyprzedzanie, czy nie, bo i tak jestem o nich dużo szybszy. Ale jesteś na medach, ile masz na tej... Czekaj, zaraz zobaczę, ile ty masz na tej... Mam 20%, sobie wezmę nowe. Już będę je później tylko na softy zjeżdżał. To jest plan. Tylko zobacz, ty masz dwuokrążeniowe, oni wszyscy zmienili. Ci, co mieli ten, to nie zjechali. Ja, bo ja mam, ja jeszcze po tych będę miał jeszcze jedne medy. No. No. A i tak dogonię safety cara. Ten dym, widzisz to? Mhm. 2,9. Dobra, poczekaj, jeszcze sobie zrobię próbę z grafiką w takim razie, jak jestem na tym. No to widz. Też grafa będzie. Troszeczkę. Ty, o, bo sobie paliwo zaoszczędzę. Właśnie. Ricardo jest ostatni, nie licząc mnie. Ale go musieli zblokować. Czy nie? Russell i ci wszyscy nie zjechali. No nie, nie, nie. Tsunoda jest drugi. Dokładnie. Wszyscy, co mieli medy, to nie zjeżdżali. Bottas. O dziwo, jeszcze Bottas nie zjechał. Właśnie, no to który on będzie? To on może... Ale on zjedzie teraz, pewnie. To jak teraz przy ten, to może wyjechać za mną nawet. Znaczy nie, dobra, nie, no przesadziłem. Tak mocno przesadziłem, bo dopiero jest, ja jestem w połowie tej prostej. Silnik mam zimny. No jak to potem popić sobie. No nie zjeżdża właśnie. Też co on dziwię. Robi? Co on robi? Bottas, bo ty masz jeszcze pit stop do odwiedzenia. Albo on może się trzyma... Zaraz zobaczę jak mu ten, ale to nie widać chyba. 3% je zużyłem. Niby tracę 23 sekundy do Ricardo. No jeszcze kawałeczek. Dosyć szybko odrabiasz. Jazda na spokojnie. Może powalczę o te punkty. W sumie teraz będę miał te gorsze opony. Więc powinno być później lepiej. No i to jest właśnie ta tarka, której nienawidzę na tym torze już. Widziałeś, co się prawie stało. Tak, no ale mnie akurat zaskoczyła taka, co mnie nigdy nie zaskakiwała, no ale zobaczymy. Ta, co jest, wiesz, na końcówce tej prostej. Nie wiem, która... aha, dobra, chyba ta... Co, Perez jest 16? Co jest? Weź pokaż ta. Na tej wyspinowałeś? Czy na tej? Czy na tej? Tu jeszcze na prawo. Czekaj. Ta lewa. Nie, na tej wcześniejszej chyba. A, bo to po tym pierwszym zakręcie. O tutaj czyli gdzieś. Czyli jak najechałeś tam ta prawa? Tak, dokładnie. Zarzuciło mnie trochę i mogłem schamować, ale nie dałem rady. Ajajaj. A mocno przywaliłeś, czy słabo? Nie, ale to wiesz, tutaj to jest tak, że od razu koło idzie, nie? W sumie tak powinno być, bo tak jest. Te samochody dobra, są delikatne bardzo. Dobra, zaoszczędziłem dużo... Dużo. Aj, słaby restart. Tam, T1 tak zyskam. O, no i to jest właśnie T1. Ajajaj. To jest najgorsze. Ja coś czuję, że teraz z Perezem będę tak razem się przebijał. Mnie to zastanawia, co jest z tym Bottasem, wiesz? To jest aż dziwne. Coś tam chyba nie zatrybiło po prostu. Nie wiem, ale ten Gasly się ładnie przede mną obronił już drugi raz. No ale już Pereza masz z tyłu. Myślałem, że przestrzelę. Musiałem tak pojechać. To tam Russell nas blokuje. Russell, miej litość. No! Dobra, weźmiesz go teraz. Ale Gasly zwolnił. Bo mnie zlagowało. To... Nie, jak te... Jak teraz bym nie wyprzedził. Dobra. To już bym się załamał. Poszło. Aczkolwiek było tam macanie opon. Bliżutko bardzo. No. Znowu mnie zacięło, co jest? Kiera mi w ogóle poszła w lewo. Widziałeś jak nagle... Tak, no, nie? Tak dziwnie. Myślałem, że to u mnie przez ten, bo mam teraz na fulla wszystko. Jak idzie? Nie, spoko, spoko. Bo mi nagle tak można komentować na tym. Znaczy powiem ci, że tak wiesz, na torze nie widać za dużej różnicy. Oj, Norris. Wiadomo, że są te mgiełki silnikowe, iskry, wiesz, takie tam pierdoły. To była mi na Norrisa chyba teraz, nie? No, ale poleciał do tyłu. Aj, kontakt był z Russellem. Vettela jeszcze na spokojnie bardziej trzeba wziąć. Na prostej, nie? Mhm. Nie no, Bottas się chyba zaraz wycofa, bo to jest coś niemożliwego. Dobra, Jolo. To ma okrążenie na softach? No, tu da radę. Tam już ma 11. 11 da radę. Dobra, zjechał. No w końcu. Nie no, znowu... Nie, to 11 jest. Dawaj, dawaj. Wybierze. Dobra. Mogę przestać tą baterię męczyć. Aj. On tam we mnie poleciał, czy ja niechcący w niego poleciałem? Ciężko stwierdzić. Niby zmusiłem go do tego, żeby odpuścił, ale nie chciał odpuścić. Te Williamsy i Haasy, coś czuję, że to będzie masakra. Chociaż? Dobra, Latifi jest łatwiejszy od Russella. No ale zaraz już tak łatwo raczej nie będzie. Jak się dobiorę do tych lepszych. Nie wyprzedzę. Na razie jest ciekawie. Sobie opony dobrze. No, Mazepin jest 9. To jest w ogóle nienormalne. No, ale już ma ten 10. 9-okrążeniowe te medy. Oni wszyscy? Tak. No. Schumacher. Schumachera. Tylko mi nie zrób Hamiltona, no i mi chciał zrobić Hamiltona, bo mi zjechał nagle. Właśnie tak... Dobra, teraz go weźmiesz. Bez problemu. Czy wezmę Raikkonena? Nie wezmę Raikkonena. Walczy Schumachera. No. I to jak? No. Stracił lotkę? Cały? Podwozie mi uszkodził. Jakby, wiesz co? Co jest najdziwniejsze, że chłop mi powiedział, że on mi uszkodził podwozie, ale nie widzę żadnego uszkodzenia podwozia, nawet limonkowego. Więc tak, troszkę dziwnie. Ale teraz bardziej z boty są trochę jak gracze, nie? To jest plus. No, dokładnie. Czyli odpuści, jeśli trzeba. To jeszcze na spokojnie, nie trzeba wyprzedzić Raikkonena. Trzeci overtake w tym miejscu. To jest ze mną nie tak. To ja teraz tak dobrze jadę, czy oni mają takie słabe tempo? Nie, zobaczymy jak się do Hamiltona zbliżysz. To weź mi odpal, to weź tam odpal stratę do lidera i mi możesz powiedzieć wtedy. Jezu, 2 Alpiny tam są. No, według tego to masz 5 sekund, nie? Ale... Oj, ale różnica prędkości, co on zrobił? Gdzieś to? No. Lotka poszła? U niego? Weź zobacz. Zaraz zobaczę. Bo coś mi się wydawało, że poleciało. Nie, cała. Cała? Cała. Alonso 4, Okoń 3, Tsunoda 2. Ciekawie, nie powiem. Ale Alpine właśnie raczej będą wysoko, bo one już były w boksach, nie? Nie, jeszcze, znaczy no jadą na medach od samego początku. A, od samego? Tak. No, to nie jadą medy hardy. bo zaraz będą zjeżdżali. Albo medysowcy przetrzymają. Nie wezmę Maxia, mi się zdaje. Albo? Dobra. Alonso. Patrz, i tutaj właśnie on mi zajedzie teraz. I właśnie tak straciłem lotkę z Hamiltonem. Muszą troszkę te boty ogarnąć, żeby aż tak nie zmieniały linii, nie? No w sumie wiesz, bardziej realne, nie? No ale... Tak to łatwo było przewidzieć, co zrobią. W sumie teraz trzeba na nich to wymusić bardziej. Dokładnie. Kurde, nie, czemu ja ten RC ciągle używam? Powlekę się teraz troszkę za okonem i Alonso. Opony zaoszczędzę. Który to już jest czwarte wyprzedzenie w tym miejscu? Mhm. Patrz, na przykład jadę jak tutaj i okon i tak mi zajedzie. Co? Unbelievable. O, Tsunoda zjechał. Alonso też. No i tepa mnie. No co jest z tą grą? A gdzie Perez w ogóle utknął? Na siódemce. Tu i tak zaraz podgoni. No i proszę, wszyscy na hardy. Trzeba dotrzymać. Czy brać hardy? Masz uszkodzenie? Mam limonkowe skrzydło. Mocno limonkowe. To w sumie nie muszę, w sumie mi się zdaje. Nie wiem, zobacz jak się będzie jechało, bo ten zakręt była tragedia. Czuję się jakbym nie miał zbytnio prawej strony, ale jadę podobnym tempem. Zobacz, to jest limonkowe. Przecież tutaj różnicy nie było zawsze. No. Nie, tutaj teraz jest naprawdę duża różnica. No. Tak samo w tym, jak już lecisz w poślizgu. No. Widziałeś, jak to się stało. Znowu na tej tarce poleciałem. No. Tylko wcześniej fortunnie bardziej. Się nie uszkodziłem. Ile to opony mają? 40%. Nie no, ósme okrążenie. Ile Bottas zjechał na softach? Bottas? 9. No to zjeżdżał na 20. Latifi na 15, po 14 okrążeniach na medach zjeżdżali. Na hardy. No to dobra. W sumie nie głupia strategia. O ile muszę coś się dzieje, nie? Muszę mieć tego fast slapa. Vettel był w boksie? Vettel. Nie no, Vettel ma tak jak ty. 8-okrążeniowe medy. To my podobnie dotrzymamy. No ale on ma lepsze tempo bez wątpienia. Nie no, utrzymujesz to w miarę. No tak średnio. Z DRS-em mam problem, żeby utrzymać. On ma baterii podobno. Muszę przetrzymać. I to jest najgorsze. Na hardach więcej stracę, ale z drugiej strony mogę wziąć drugie medy. Czy nie mam nowych? Mam wykorzystane. No właśnie. Prawda, dwuokrążeniowy masz. O, i na przykład Perez. No jeszcze 3 kółka, 3-4 kółka, żeby dotrzymać. No Bottas, no naprawdę podziwiam chłopa. Przebił się, już jest na 7. Jedzie na softach cały czas. Ja wyjadę na 12. On na którym zjechał na te softy? Na 8. Po 8 okrążeniu. Aha, po 8 zjechał na softy, to już 8 jedzie. A to nie, to poczekaj, nie. Coś źle ci mówię, bo jest 16, ma 5 okrążeniowe, no to na 11 okrążeniu musiał zjechać. Ale się mi teraz dużą te okrążenia bez tej lotki. No prawie jest bez tej lotki. Oj, patrz go. No i zrobił to. Mhm. Chyba, że wyprzedzę w moim ulubionym miejscu, nie. Dobrze, że go wtepnęło teraz. Ale takie tempo w sumie powinien mieć ogólnie, nie? W Ferrarce. No Bottas nieźle goni. No i on jest 2 sekundy za mną. Ile do Hamiltona? 14 prawie. Kurde. Perez, co ty robisz? Ciasno. Ciasno. No i wyrzucił za tor. Dobra robota, jesteśmy miejsce wyżej. Uszkodził się? Nie. Chociaż ma... A nie, bo on ma takie malowanie. Wygląda jak miał podziabany ten. No i... Aj, padłem poza tą osobą. Dużo baterii masz. Wiesz, to tam trochę... Jeszcze ten, 2 okrążenia, 1 można zjechać. Ale zobacz, jak do Vettela straciłem na tej walce. Patrzę cały czas, no 2,7. No Bottas już podgonił. No już jest za wami. Jakby w tym F1... Gdzie brał Pereza? Będzie no. Nie znajmuje tutaj, będzie na prostej, na sobie 2 weźmie. Ale ja mam teraz ERS chociaż. Nie no, teraz wykonanie dive bomba to będzie, wiesz, katastrofa i dla jednego, i dla drugiego. Obydwoje zjechali. No dokładnie. Na softy chyba jeszcze... No nie sądzę, że inaczej. Jeżeli Bottas... No, Perez medy. Vettel medy. Bottas medy. No to nie. Nie ryzykują. Dziwne. Dobra, zjeżdżam na 19. Ewentualnie zobaczymy, jak wygląda przebita opona. A, bo jest żółty ten. No, ja medy już mam ponad 50%. No, zjeżdżam na tym. One już nie podtrzymają. Za co? Co się stało? Za mnie? Co jest? A co się stało? Czarny mi proponuje. No właśnie też nie wiem. Ani nikt nie... Ty, ktoś odpadł. Jest nie, no jest ten, Russell wyfrunął. A on tam awaria, czy co? Zaraz tylko będziesz mijać. On na 3. sektorze tam na wyjściu. Uniemożliwiająca jazda, czy mechaniczne? Nie wiem, stoi na torze, tylko czekaj, muszę przejść na niego. A, już nie mogę. Zaraz go powinieneś mijać, no nie wiem. Według mapki jeszcze stoi na tym. Powinien być po prawej. Twojej teraz. A, silnik. Muszę skrzydło wymienić. Ale znaczy jak teraz Perez i ten są. I co, bierzesz softy? softy i skrzydło. No widać już, jak one były zużyte te medy. Ale trochę mnie denerwuje tam giełka z tyłu. Takie to jest pikselowate troszeczkę. Bottas jednak na tym zyskał z Perezem. No Bottas najbardziej. Znaczy wiesz, najbardziej to zyskali ci, co jechali na hardach, nie? Bo co to jest tam, 4-okrążeniowe hardy? No bez problemu dojadą. Tsunoda na trzecim, Alonso na czwartym. Ale dla mnie na przykład na softach to też jest dobra sytuacja, bo sobie opony zaoszczędzę. No dokładnie. Mogę jej cisnąć. Kurde, teraz dokładnie. Aczkolwiek no, trochę mnie martwią te medy, że ten faktycznie miałeś 50% na 11. No. To duże zużycie. Ale też widziałeś, że ich nie oszczędzałem, nie? No tak, tak. Kurde, teraz widzę, jak on mi uszkodził moje podwozie. Mogę tobie zrobić screena teraz. Zrobiłem, mogę to wysłać zaraz. Jeszcze wkleił do filmu, da. Kurde, no mam tak jakby limonkowe podwozie. Mhm. Jednak będzie ta walka o punkty. No, trochę mniejsza ta przyczepność jest z tym. Nie, jestem za Gaslim. Pamiętasz, co się działo z Gaslim, nie? No, dobra, będziesz miał przewagę opon. Wtedy też miałem przewagę opon, chyba. Miałem problem z tym. Dobra, przerzucę się na chwilę na Hamiltona. No, jeszcze jedno kółeczko. Tylko oni dogrzewają opony, oni slalomują. No, dokładnie. Od tej F1 chyba, nie? No, wcześniej. Chociaż ja wiem. Czekaj, muszę Gasly'emu pozycję oddać. Nie chcę jej. Nie muszę przestrzelić. Jedź, jedź Gasly, jedź. Tak, dobrze robisz. Nie, no ja jadę, bo zaraz tam wypadek spowoduje, o ile już tego nie zrobiłem. Co, mam wypaść z toru? Jedź Gasly. O! No i brawo. Ile męczarni, żeby oddać pozycję. Wyprzeć Gasly od pana zbliżcie. Gasly 5 sekund. Tak, ignorowanie żółtej flagi. O nie, najgorzej. Jeszcze dostał karę za to. Że zlagowałem grę. A za czy Schumacher ma uszkodzone skrzydło? Nie, przednie na pewno nie. No dobrze. Tylne też nie. Żadne. Dobrze chłopaki robią, dobrze jest. Trzymać się blisko tego Gasly'ego i będzie git. Widzę tam Hamilton się mocno trzyma tego safety cara, nie? No, bliziutko. Przeskoczy na niego. No już poszedł. Jest! O, będzie walka z Gaslim w T1. Co jest? No i znowu z Gaslim walczę. No mówiłem, że... To nie będzie nic. No, dobra. To już było gorąco. Fasty slab by poszedł. Nie no, będzie na pewno no, na softach. Jako jedyny jesteś na softach. Muszę sobie przygotować, wyprzedzić Bottasa. Tak jak to zrobiłem prawie teraz. Czy zrobiłem, czy jeszcze nie zrobiłem? Zrobiłem. Łatwo. 10% już się zużyłem. 11 nawet. W tył. Kurde, on fajnie się tutaj wyprzedza w tym miejscu. Chyba się przygotuję na fast slapa i se tu przyhamuję. Co? Troll już nie ma tego Ersu? Nie, no ma 50. A, to czemu mu się to zaświeciło? Odpuścił, może ładował. Doria! Jalon! I po skrzydle tylnym. Oj! No i po wyścigu. No i po Latifi. Całe boki uszkodzone. Bez tylnego skrzydła prawie. Tak się kończy walka z Alonso. No ale utrzymał się na 5. miejscu. Uszkodził się tam? No nie zjeżdża to raczej ten, zaraz zobaczymy. Chociaż żebym dojechał do tego pit stopu. Nie mam szans nawet, żeby powalczyć z Mazepinem już. A kto to tak o mnie właśnie mocno zawalił? Chyba Mazepin, nie? Mhm. Nie no, chyba nie jest uszkodzony, chociaż ciężko stwierdzić. Mają czarne te... Wiem, że ktoś nie miał skrzydła po kontakcie ze mną. Nie no, nie zjechał. Jedzie dalej. Ale Mazepin jest 17. No ten to jest na pewno uszkodzony. No i o nim ciągle mówiłem, on chyba skrzydła nie ma. Aha, myślałem, że Alonso mówisz. Nie ma w ogóle przedniego tego spoilera w ogóle. No to ta. Oj, coś się jeszcze stało z przodu. To jeszcze może nie być koniec wyścigu dla mnie. Nie gadaj nawet, że to nie będzie koniec wyścigu. Nie. Po szansach już po wyścigu jest. Czy ktoś tam stoi? Haas chyba jakiś. Tsunoda w DNF. Tsunoda. Ale będzie teraz walka z Mazepinem. 5 sekund jeszcze muszę odczekać. Ale w ogóle teraz się nie będzie fajnie prowadziło. No cały bok uszkodzony. Trzeba uratować honor Ferrari. Nie być ostatnim. Właśnie ciekawe, czy Ferrari kiedyś było ostatnie, w sensie kiedy ostatnie było w wyścigu. O. Co nie? No. Kurde, ale powiem tak dość niebezpiecznie Tsunoda tam stanął. Nie no, chłop mi teraz mówi, że mam tylne skrzydło uszkodzone dopiero. Chłop jakiś wczorajszy? Jak myślisz, uda się? No nie widać. Co nie widać? Tego uszkodzenia. A podłogę widać mocno? Po prostu podłogi czasami ciężko zobaczyć, nie? Najlepiej jak była kamerka z góry. Mam pomarańczowe. Prawie, że nie no, żółte mam. Nie wiem, tak na pierwszy rzut oka ciężko stwierdzić. W sensie no mam. Czekam na jakiś lepszy ten. Tak po elementach zewnętrznych to tak średnio widać, nie? No, trzeba było zobaczyć. Rekord w trzecim sektorze. Nie no, dawaj, na fastest to można powalczyć. Dark Owen blokowany przez Hamiltona, Faust... HAUBICA bez... No, z uszkodzonym bolidem. O 0,6 lepiej w pierwszym sektorze. No jest fiolecik. Chociaż ukończę ten wyścig przed tobą, nie? No cóż, ja się muszę przyzwyczaić jeszcze do tego. No tak, gra ma dopiero... Wychodzenia z tych, z poślizgów. Gra ma chyba dopiero jutro premierę, nie? No, dokładnie. Ile? 2 sekundy lepiej. Fiolecik. 2 sekundy. Ty, teraz zejdę na 1,27 może nawet. To chodź. A 7. Nie będzie. No blisko. Ale chociaż nie dostanie nikt. Nie, no i tak by nikt nie dostał punktu. Zauważ. Co jest z tym bolidem nie tak? Co to było? Nie wiem. Chyba to samo, nie no, trochę wcześniej mnie wywiozło. Także pozytywny wyścig dla Ferrari. Tak jest, no trzeba będzie to odszarować. Tak świetnie było, 1-3. Hamilton, Verstappen, Bottas, tego nikt się nie spodziewał. Nie no, naprawdę nie podoba mi się to podium. Bardzo mi się nie podoba. Nietypowe zbyt za bardzo mi się zdaje, wiesz? Za częste te podium takie. Mieliśmy szansę to zmienić. Bardzo dużą szansę to zmienić. Ale obydwoje nie podołaliśmy. Dostałem prawie 3000 expa. To nieźle, 400 tylko. 16 level wbity. Już masz 16 level, rany. Prawie 17 już. To nieźle. Ricardo jak ładnie próbował odrobić, ale nie pykło. Alonso 6. Vettel ledwo w punktach. Ferrari. Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja. Nie? No, zawsze będzie lepiej, no. No to, że nie dopisało ci szczęście. Nie no, dobry wyścig. Dobrze jest, dobrze robią. Dobra pozycja. Najlepsza. It looks like you've really been focusing on research and development this season. Why do you think you weren't as quick as your teammate today? Appreciate your time. Dobra, dyplomatycznie. Dyplomatycznie? Mhm. Co dyplomatycznie? Odpowiedź. A. Zdanie kierowców wzrosło, o dziwo. Po takim wyścigu. Binotto musi być wściekły. No raczej. Z 1. i 3. na... 20. i 17. No, odwróciliśmy sobie. No. No dobra, to ja robię stopa.